Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta sprawa, która dotyka tysiące ludzi, dotyka nas wszystkich oczywiście, w sensie sprawności państwa, organów państwa, ale wiadomo, że organy to są ludzie, ludzie zawiedli. Ja mam pytanie do prokuratora generalnego. Otóż wiemy o tym, że prokuratorzy działają w sposób bezkarny, co przykładem są liczne sprawy, które prokuratorzy nakładają areszty, przez miesiące trzymają ludzi, niszczą życie tych ludzi, następnie sąd uniewinnia. Pan prokurator zna sprawy chociażby z Krakowa, więc nie trzeba tu przykładu dawać. Czy ta sprawa spowoduje, panie prokuratorze, że nastąpi jakaś refleksja, ażeby jednak prokuratorzy byli odpowiedzialni za swoje czyny? Bo nie może tak być, że prokurator zrobi co chce, zniszczy człowieka, a potem awansuje. I takie przypadki właśnie najczęściej mamy. Dziękuję.